Witajcie. Ostatnio tak szukałem trochę takich gratów u siebie i znalazłem takie oto wiaderko, zobaczcie. To będzie, żebym drzwiami nie dostał. Obudowa rozrusznika. Ja się przesunę tutaj lepiej. To nie ma żartów. To co to może być? To może być... Nie wiem co to może być. Jak macie jakiś pomysł, to piszcie. To kiedyś was się pytałem o to, no ale nie wiedzieliście co to jest. Ja tutaj to używam do zatykania kominków w ciągnikach. To są, słuchajcie, zbiorniczek do pobierania żywicy. Kiedyś się w lasach pobierało żywicę z drzew. Ona służyła do przerobu przemysłowego. No dzisiaj tego zaprzestano, jest cała masa sztucznych rzeczy, więc nie robi się tego. O, zobaczcie, nawet jakiś stary klosz Polmo, no, do zetorów, ursusów, zetor 2011, 3011, 4011 i ursus C4011 i C355. Być może jakieś tam pośrednie 50-ki czy coś takiego też miały te lampy, ale to były już takie raczej, w każdym razie 40 i 55 to jest to. Podkładki, słuchajcie, gumowe pod lampy. Może tu data jakaś jest? Nie, symbol tylko. A ciekawe by było, tu jakiś też podkładka. Tu widzicie mocowanie, o, no nowe lampy, kurczę, jeszcze z chromem, słuchaj ta, ale to nie od tego ten chrom jest, będzie od mniejszej lampy, o, tu nawet kierunek, jakieś resztki kierunku, tu są jeszcze te, o, patrzcie, nawet odblaski, kurczak, odblaski made in Poland, a co tu mamy za datę, no ten jest młody, 93 rok. Tu mamy jeszcze takie, o, tu mamy jeszcze jakieś września, no to już nie istnieje, nie ma tej fabryki. A data 80 rok, no to już jest coś fajnego. No, takie, słuchajcie, tu jeszcze takie coś, o, taka guma. Ja nie wiem na co ta guma. Pierwszy raz to widzę. Nie grzebałem jeszcze w tym wiaderku, powiem wam. Już nawet nie pamiętam skąd je wziąłem. O, to, patrzcie jakie wypaśne, ja pierniczę, światełko i tu wentylatorek jeszcze. No to bardzo porządna rzecz jest. Tu następne od lampy, o, tu takie blaszki, to trzeba uważać. Tu następna lampa, tutaj też odblask. O, tu patrzcie jaki porządny. O kurczak, taki duży. No nie wiem czy wiecie, ale ja wiem co to jest, słuchajcie. Znaczy nie wiem do czego, ale wiem jakie. To jest odblask, słuchajcie, Hella. Do jakiegoś zagramanicznego ciągnika. Tutaj takie o jeszcze, tutaj. Tutaj też, słuchajcie, mocowania, te tu perelki, gumy. Nie, gumy, klosze. Podkładki, o, tu jeszcze czerwony. No ten jest fajny, 78 rok. Nowiutki. Jeszcze resztki tej są. Widzicie, tak się człowiek, tam jakieś szpargały ma. Duperele. Gdzieś pochowane. Bo kiedyś tam gdzieś się kupi, a może się przyda. Wiecie, jak to jest z tymi przydasiami. Ciekawe, czy wy macie jakieś takie przydasie u siebie pochowane. No. Bo ja znalazłem takie wiaderko od przydasiów. Niech ono sobie stoi. Nie będzie się psuć. Co tu mamy, słuchajcie? Aha, bo tu jeszcze mam takie parę gratów ciekawych do zetorów. O, popatrzcie. Gdzieś szukałem tej lampy. To jest lampa też do zetora 25 z 46 roku. Ale ona jest pierwszą lampą. Tu jest plastik zamiast szkła i to też jest plastikowe, także to jest pierwsza lampa. No nie jest to szkło ani, znaczy ten plastik i ten plastik to po prostu się nie nadają raczej do niczego, z nich już nic nie będzie. Ale puszka w świetny stan, także będzie z tego lampa, trzeba tylko te szkła gdzieś zorganizować.
Co to mamy? O, proszę ja was, zobaczcie, jaki porządny sprzęt. Co? Zamontujemy do ciapka z turem? Byłoby ekstra, nie? Albo co to mamy? Tu też mamy taki paloski, ale to jest od samochodu osobowego, od jakiejś Skody. No to jest ciśnienie oleju, no pewnie. Patrzcie, jakby w ogóle nie wyglądało z chromami, kurczę. No i co jeszcze? Tu mamy te wyłączniki stopu paloskie, nowiutkie. Też to pomontujemy, pozakładamy, co się tam da założyć do tych ciągników. Łożesz ty! A ja tego szukałem, słuchajcie. O, i nawet koledze obiecałem, pozdrawiam kolegę, oryginalne, słuchajcie, te szperacze do Majorka, do 4011, do Zetorów. W każdym razie do 2011, 3011, 4011, być może jeszcze 2511, też on miał takie, nie jestem pewny, ale to są czechosłowackie szperacze, tak to wygląda. No i słuchajcie, lampy są całkiem ładna. Ramki. Tutaj druga strona. I tu widzicie, ta dziura jest właśnie na to, żeby ten szperacz, on tu siedzi. O, tak to wygląda. I kierunki, proszę ja was. A tu jeszcze nie, no nie wierzę. Jeszcze klosze są. Nowiutki. Ten bez folii, ale też nowiutki. Tu w folii nowiutki, 75 rok. No i ten też nowiutki. O, proszę, komplet kloszy, komplet lamp do Zetorów Major i pochodne. No i przy okazji też Ursusy 4011 i 55. Także to dobrze wiedzieć. Kurczę, znalazłem przez przypadek. O, tu muszę. Tu mam jeszcze sprężyny. Do ciapka. Ale jak to w tym wygląda? Nie, tu są ładne. Tu jest wszystko ok. Ten fotel trochę pospawany, ale to nic. Kurczę. Proszę ja was. Co my tu jeszcze? Tu mam jakieś szkła, widzę. Ale to są różne mieszanki takie. To jest Czechosłowacja. To są DDR-y. To jest też Czechosłowacja. Tam są Warszawa, widzę. O, tu na przykład jest szkło rubinowe, tak zwane nowe, do lampy. Do Warszawy pierwszej. Taki mam parę takich gratów. Na przykład taka lampka, taki klosz. O, tu mam nawet dwa te rubiny, widzicie. Taki klosz, nie pamiętam, do czego on jest. Ale też, no jest tam takich parę gratów trochę. A co to? Tu. Takie czerwone. A to szkła do odblasków. O! Co tam jeszcze? Co tam jeszcze z takich tych? Nie wiem, przed wyjazdem się jeszcze rozejrzę po szopie. Może coś wpadnie w oko. Coś, czego się szukało. O, tu słuchajcie, szykuję tą obudowę, muszę tu położyć, ona jest na zewnątrz. Także będę ją tutaj musiał przytargać. Tu są od tego, widzicie, bębny hamulcowe, tam jeszcze są te pozostałe mocowania. Tu jest jeden pedał. Dwa są tam pod tymi gratami. No muszę po prostu to wszystko, widzicie, poskładać. O, tu jeszcze kupiłem sobie, słuchajcie, jak byłem w Niemczech, takie te szczypce, widzicie? Za 6 euro 3 sztuki. 6 razy 4, 24 zł mnie 3 sztuki kosztowały. Chyba nie majątek. A się może przydać. Te takie zaciskowe. Małe są, bo małe, bo o, macie dłoń, także to jest ledwie jak dłoń. Ale się przyda. To będę sobie później tym głowę zawracał, teraz nie. O, słuchajcie, co kiedyś pamiętam, nie wiem, czy to widać, no chyba widzicie, kiedyś takie lampy zbierałem. PKP, widzicie, jaka fajna lampka? Muszę sobie jeszcze takich parę sztuk
przysposobić. Ona tu, słuchajcie, bo to nie są żarty, ona tu jest na świeczkę, to nie jest elektryczna albo jakieś tam inne. Tu jest mocowanie do świeczki. Szybki tutaj wstawię, oczyszczę i będzie elegancko, fajna sprawa. Miałem gdzieś jeszcze chyba dwie albo trzy, ale poszły, nie ma. To co jeszcze? O, tu macie na przykład są lampy do stara 28 z tymi blachami do mocowania. O, tego też o tym zapomniałem. Tu są nowe, słuchajcie, siatki do Ursusa C330. Tu jeszcze karteczka jest. Ona jest tam pod spodem, nie będę je wyciągał. Mam dwie takie, widzę. No jest tych gratów takich różniastych. O, Bendix do Zetora. Znaczy dobry, to ja nie wiem. Trzeba by go podłączyć. Nie będę teraz podłączał. A tu się rusza śruba. No to chyba spartolony. Trzeba by się nim zająć. O, tu drugi. A ten tu w ogóle tej czapki nie ma. Ktoś to zdjął. No ten to łazi, ale co? O, tu stara pokrywka. Ale to nie jest zetorowska. Bo nie ma tych symboli. Autopal. Patrzcie, szczotę nawet. Byle jaka, ale się znalazła. No. Pompa wody. Pompa wody, słuchajcie. No elegancka. Luzów nie ma. Co to jest za pompa wody? Nie wiem, może do Żuka. Albo do Nysy. Do Warszawa. Pewnie to samo. No w każdym razie jest taka. O, tutaj jeszcze widzicie dół od jakiś. To jest to samo? Tak, to samo. Od skrzynki bezpieczników. Identyczna jak zatorowska. Ale polskiej produkcji. Tu jakieś blaszki. Blaszki. Tu stary łańcuch. Panewki jakieś. No jest tych gratów takich. Tu mamy gaźnik, słuchajcie. Do Żuka Nysy chyba. Co jeszcze? No nic, taki krótki filmik. Słuchajcie, dzisiaj dla Was takiego szperania, poszukiwań, po prostu szukania dziury w całym albo wiatru w polu. Nie wiem, parę gratów. O, tu słuchajcie, jeszcze te jinxy do hamulców. I to ma być, mnie się zdaje, tu. No właśnie. No nie będę teraz tego wciskał. O, to popatrzcie, no. I wylata. O. To trzeba będzie przesmarować, tutaj założyć. Bo to są te, no, do hamulców to trzymają. Mocowania, tutaj się te szczęki, sprężynka, rozpórka i szczęki łażą i tego szmegowego. No i potem się zakłada na to bęben hamulcowy i powinno wszystko funkcjonować. No, także ten. No to na tyle, słuchajcie, dzisiaj. Taki krótki filmik. Poskładamy. Przyjadę. No mam nadzieję, że wiosną to już pójdzie, słuchajcie, pełną parą. I porządek tu będę chciał zrobić, ale przede wszystkim najważniejsza dla mnie rzecz to praca w polu, żeby tam ten temat ogrodzić. Przy, powiedzmy, niesprzyjającej pogodzie zajmę się tutaj tymi gratami, zetorami, żeby to poskładać. No i tyle. Tu jeszcze tą furtkę zamknę. No i co? I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.